To się już więcej nie powtórzy. Kiedyś takie sprawy... Od razu. Ludzie zawsze gadają. W dzisiejszych czasach na... Wiele lat temu śniący powołał Iberiona i uczynił go swym prorokiem. A ci, którzy za nim podążyli, stali się ludem wybranym. W chwili, w której po raz pierwszy wstąpili na ścieżkę zbawienia, powstał również pierwszy krąg. Magia runiczna staje się zrozumiała dla każdego, kto podąża śladem śniącego. Śniący obdarzył swój lud magią na znak przymierza, zawartego między nim i Iberionem. W ten sposób zyskaliśmy władzę nad snem i umysłem, wyzwalając je spod wpływu fałszywej wiary. A ci, którzy niezłomnie podążyli ścieżką śniącego, posiedli władzę nad myślą. Także ich myśl była zdolna poruszyć ziemię i kamień, wiatr i burzę, a nawet zmienić ludzki umysł. Uczynił nas wolnymi, nie tylko w naszych umysłach, lecz także tutaj, na tych uświęconych jego kultem ziemiach. Od niego i przez daną nam od niego magię przyjdzie też wyzwolenie spod jarzma magicznej bariery. Dawno temu śniący ukazał się Iberionowi. Jaśnie oświecony był wtedy jednym z kopaczy i podobnie jak ci, co za nim podążyli, pragnął wolności. Oni i ci, co zaufali słowu śniącego, nie chcieli dłużej trwać w niewoli magnatów, nie chcieli słuchać ich kłamstw. Osiedli wtedy tu, u podnóży starożytnej świątyni i miejsce to stało się ich domem. Dał im niezależność. Od tej pory żaden z nas nie musi pracować pod ziemią. Od tej pory przybywali tu ludzie, którzy nie chcieli dłużej znosić jarzma nakładanego na nich przez magnatów. Ludzie, którzy nie chcieli pozwolić, by strach nimi kierował, a śniący wskazał im drogę. To nie mój problem. Jeden z guru, alchemik, znalazł rozwiązanie. Przygotował napój sporządzony z wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. Bracia wypili go przed rozpoczęciem modłów i ich duchowe siły zjednoczyły się po raz pierwszy. W tym samym czasie nasi nowicjusze wyruszyli do innych obozów, by głosić tam naukę. Nie powinieneś. Wskazał nam drogę i otworzył nasze umysły. Iluż ludzi tkwi jeszcze w wierze w fałszywych bogów, gdy zbliża się godzina wyzwolenia? Bluźniercy i czciciele fałszywych bogów zapłaczą wtedy gorzko, gdyż śniący ukaże ich zaślepienie. Zbudzi się wtedy pewnego dnia, wyzwoli swoich poddanych i strąci niewiernych w najczarniejsze czeluści piekieł. Przeklęci niech będą kłamcy i bluźniercy. Ich łgarstwa czynią słabych ludzi ślepcami. Kto inny chciałby nosić niewolnicze jarzmo nakładane ludziom przez magnatów, jeśli nie ludzie słabi? Ludzie ci, zniewoleni, wyrzekają się swojej duszy. Wyrzekają się samych siebie. Nie pozwólcie, by strach wami kierował. Ale śniący jest silniejszy niż ich kłamstwa. Uwolnił nas spod wpływu fałszywych bogów. Dał nam moc, by przejrzeć na oczy. Pokazał nam, jaka moc drzemie w bagiennym zielu i wreszcie obdarzył niektórych z nas darem magii. Magii starożytnej i potężnej, różnej od tej, którą wykorzystywali dotąd magowie tego królestwa.